Tak dziś prezentuje się nowa siedziba Nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Budowa obiektu zlokalizowanego przy ulicy 29 listopada rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku. Prace budowlane dobiegły już końca, obecnie trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i odbiorów. I w tym momencie ten odbiór końcowy właśnie wszystkimi organami administracyjnymi się odbywa. Jesteśmy na etapie odbioru przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. To znaczy on trwa mniej więcej od listopada, na pewno się w miesiącu styczniu już zakończy. No, Straż Pożarna bardzo wnikliwie analizuje całą dokumentację projektową, wykonanie budynku. No tutaj wszystko się dzieje oczywiście w kontekście niedawnego pożaru w Krakowie, Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, więc jest to zrozumiałe, stąd musi to trochę potrwać. Pracownicy Archiwum Narodowego liczą, że pozytywną opinię w tej sprawie uda się od strażaków uzyskać jeszcze w styczniu bieżącego roku. To z kolei pozwoli na złożenie do Powiatowego Inspektora Budowlanego wniosku o wydanie zgody na użytkowanie. Mam nadzieję w lutym ją uzyskać i to nam pozwoli, jeżeli chodzi o dalszy harmonogram tutaj działania, to nam pozwoli mniej więcej myślę, że do trzeciego, bezpiecznie mówiąc do czwartego kwartału, czyli do końca obecnego roku z wszystkim pozostałym się wyrobić, to znaczy myślimy o tym, żeby do połowy roku mniej więcej wyposażyć budynek i w regały archiwalne, i w wyposażenie meblowe oraz w komputery, wyposażenie IT. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, też do końca czerwca, do lipca chcemy wyprowadzić się z obecnie zajmowanego budynku przy ulicy Jagiellońskiej 54. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nowy budynek Archiwum Narodowego przy ulicy 29 listopada będzie oddany do użytku w czwartym kwartale bieżącego roku. Siedziba poza ścisłym centrum miasta ułatwi nie tylko dojazd, ale i parkowanie. Łatwiejsze będzie także korzystanie z zasobów archiwalnych. Kubatura całego obiektu to ponad 2500 m², 2/3 tej powierzchni stanowi część magazynowa. Jeżeli chodzi o magazyny archiwalne, to będzie dla nas miarą jest tak zwany metr bieżący, czyli mówiąc kolokwialnie jedna półka i będzie tutaj pojemność 10 000 półek, będzie można zmieścić 10 000 akt ułożonych grzbietami, to zajęłoby to 10 km, tak mówiąc wizualnie. Taka będzie pojemność, czego oczywiście my przeprowadzamy około 3 km, reszta to jest zapas na perspektywę 20-30 lat w przyszłości. Oprócz części magazynowej budynek będzie posiadał także oczywiście pomieszczenia biurowe, pracownie digitalizacji, sale konferencyjne, sale edukacyjne, sale wystawiennicze oraz tak zwaną przestrzeń publiczną. Mamy przestrzeń publiczną, czyli czytelnię dla użytkowników oraz taką salę konferencyjną, o połączeniu z czytelnią nawet tam jest do 100 osób oraz taką przestrzeń wystawową w holu do takiej działalności popularyzatorskiej dla klientów. Stworzenie siedziby Nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie jest wyjątkowo długo oczekiwaną inwestycją. Działkę pod budowę obiektu jeszcze w 2018 roku przekazały ówczesne władze miasta. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę okazało się, że zaproponowana przez wykonawcę kwota jest o blisko 7 milionów wyższa od przeznaczonej na ten cel. O zwiększenie środków Archiwum Narodowe zwróciło się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Po uzyskaniu zgody prace przy budowie ruszyły wiosną 2021 roku. W archiwum przechowywane są dokumenty zarówno z ziemi sądeckiej, jak i Podhala oraz część archiwaliów z Krakowa.